Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami w branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Ewa Czarnecka. Powiedz mi proszę coś o sobie. Czym się zajmujesz? Skąd ci ludzie mogą znać? Przede wszystkim ludzie mogą mnie znać z mojej działalności makijażowej i w zasadzie na rynku szczecińskim tylko z tego. Ci, co są gdzieś tam w moim roczniku, czy to jest prawie 30 lat, mogą mnie też kojarzyć z parkietu, bo jestem byłą tancerką, tańczyłam taniec towarzyski. Więc na ten moment, gdzie ja już tą tancerką nie jestem, chociaż wiadomo, że, że w sercu zawsze będę. No to jestem makijażystką na ten moment szkoleniowcem. A w przyszłości no to zobaczymy. E, a propos tańca towarzyskiego. Ja tak lubię czasem zapytać o parę rzeczy takich, Dawaj. wiesz, wyłapać jakieś smaczki. Dawaj. A propos tańca towarzyskiego, jakiejś sukcesji w tym odnosiłaś? To była bardziej taka pasja, czy to był jakiś do pewnego stopnia to była taka plan na ciebie na przyszłość, na twoje życie? To była moja pasja. To, był, to było moje życie. Gdzie ja chyba nie wiązałam aż tak w przyszłości, że będę na tym zarabiać i będę to robić, ale ja jestem takim człowiekiem, że jak w coś wchodzę, to wchodzę na 100%, więc to była po prostu moja obsesja. I ja zaczęłam dość późno tańczyć, bo w wieku 15 lat, co na tanie towarzyski jest dosyć późnym wiekiem. Pomijając to, że miałam i epizod w Pałacu młodzieży w Balecie, jeszcze wcześniej tańczyłam, to jednak na tanie towarzyski to jest już późno. Więc ja musiałam wszystkim udowodnić, że ja mimo tego, że zaczęłam późno, ja odniosę sukces. No moim sukcesem jest b w tańcach latynoamerykańskich, którą zdobyłam we wrocławskiej szkole Tańca Iglica. Czy to jest duży sukces, czy mały dla mnie na to, na ile ja tańczyłam, ile ja w to włożyłam pracy, ile miałam przy tym problemów ze znalezieniem partnera, ile w ogóle musiałam się poświęcić i czasowo, no bo. Taniec towarzyski to jest po prostu dzień w dzień trening. To jest po prostu, wychodzisz ze szkoły i idziesz do drugiej szkoły tańca i tam po prostu spędzasz swoje popołudnia i do tego jeszcze musisz się uczyć. Nie? Masz po prostu zadania domowe, masz egzaminy, więc to jest po prostu coś, co sprawia, że nagle musisz dorosnąć, bo taniec towarzyski po prostu mm, tak na ciebie wpływa, że ty musisz po prostu myśleć jak człowiek dorosły. To, to już nie jest to, że ja idę na imprezę, że ja nie pójdę na trening. To jest mega skupienie się na swoich celach, i wydaje mi się, że przez to, że ja to przeżyłam, że ja byłam tym sportowcem, to dla mnie ta droga makijażową, którą ja przeszłam, to było coś po prostu normalnego, że ja się muszę poświęcić. Więc może, o tak. Myślę, że ja czuję ogromny niedosyt jako osoba, która tańczyła, że tak mało osiągnęłam, ale jeżeli ktoś na to spojrzy z boku powie, że osiągnęłam tak dużo, bo osoby, które mnie kojarzą, to wiedzą, że ja spędzałam ogromne ilości godzin na, e, na sali tańcząc sama, nadganiając innych, bo ja chciałam mieć lepszego partnera od siebie, więc ja musiałam podwójnie na niego pracować. Mm -hmm. Powiedziałaś, że osiągnęłaś B-klasę tak? Tak. w tańcu. To jest coś, co można porównać do pasów, załóżmy w judo czy karate, czy nie e, do końca? Nie wiem, bo totalnie nie znam się na tym sporcie. W tańcu towarzyskim masz A klasę jeszcze i po tym Mistrzowską klasę S. B klasa to jest po prostu to, że ja już mogłam tańczyć zaawansowane układy, ja już w tej B klasie tańczyłam, tańczyłam też w turniejach open. Niestety później rozstałam się z partnerem i miałam problem ze znalezieniem kolejnego partnera, no bo wiadomo, dziewczyny jest więcej od, od facetów. Ja też wkraczałam w taki wiek, gdzie Dużo moich znajomych na studiach po prostu szło do pracy, a ja wydawałam ciągle pieniądze na taniec. I, I wiesz, pytanie: czy kupić sobie mieszkanie, czy dalej trenować? Bo wiesz, im dalej w las, tym po prostu to są tak ogromne koszta, że ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja to faktycznie chcę robić dalej w życiu, czy może po prostu pora powiedzieć stop i zająć się czymś innym, bo wiesz, ja nie potrafiłam po prostu przejść na hobbystyczny taniec, tak? Czyli, a, to już sobie nie będę tańczyć sportowo, tylko po prostu, a, będę sobie chodzić raz w tygodniu. Nie. Bo dużo osób się mnie pyta, w tym też moja koleżanka, która tutaj jeszcze nie ma szkoły tańca, czemu ty sobie w ogóle tak nie przyjdziesz, wiesz, na, na zajęcia? Ja mówię, Kasia, nie. Bo jak ja tam wejdę, to ja będę chciała partnera i ja będę chciała w to wejść. Więc musiałam się po prostu pożegnać, bo ja tego partnera nie mogłam znaleźć. E, miałam już trochę problemy z kolanami. Gdzie, wiesz, im dalej w las, jak jesteś po prostu sportowcem, to kontuzje to jest twoje drugie imię. I po prostu uznałam, że to jest czas, gdzie powinnam powiedzieć koniec, i mimo że strasznie żałuję i no szkoda mi po prostu, że nie tańczę dalej, ale wiem, że to po prostu musisz oddać temu całe życie. A moje życie to, to makijaż po prostu, i gdzieś tam może jeszcze jakieś inne działalności, które będę chciała prowadzić. Natomiast znalazłam sobie taki balans, że dzięki temu, że moja dobra koleżanka Kasia Florczuk ma szkołę tańca tutaj w Szczecinie, i jest też takim wulkanem energii, takim wiesz, wulkanem pomysłów, to zawsze mogę gdzieś tam, czy poprowadzić jakieś warsztaty z makijażu, w ogóle zobaczyć ten taniec od tej drugiej strony. No i nie ukrywam, to jest czasami dla mnie ciężkie, bo no ja już po prostu nie tańczę. Ale, tak jak mówię, to czego nauczył mnie taniec, to nic mnie tak życie nie nauczyło. Takiej dyscypliny, takiego skupienia się, ja miałam super oceny w szkole, bo tańczyłam, bo po prostu byłam tak zmobilizowaną osobą. Ostatnio właśnie rozmawiałem u mnie na kanale jest rozmowa właśnie z Karoliną Mięsowicz. Ona jest tam trenerem, i przy okazji skończył makijaż permanentny wykonuje, i ona również to powiedziała, że jej się najlepiej pracuje ze sportowcami, że sportowcy mają w sobie jakiś tam ten mindset, że oni wiedzą, że ciężka praca, że nie mogą się frustrować, bo to, co robią na początku, jest słabe, tylko wiedzą, że muszą jakby non stop się poprawiać, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, co nam od najmłodszych lat e, mówią, że twój dom to jest sala. I ty, żeby osiągnąć wyniki w tańcu, ty po prostu musisz trenować. Wiesz, talent to jest tyle, a praca to jest tyle. Mhm. I jakby to jest tyle w temacie. Jeżeli człowiek jest utalentowany, to on może na początku, wiesz, będzie mu lepiej szło, ale później kiedy naprawdę wchodzi już ten taki taniec sportowy, wychodzi na naprawdę wysokie rangi turnieje, to tam po prostu widać, że ciężka praca jeżeli odpuścisz sobie chociaż na miesiąc treningi, wychodzisz na turniej gwarantuję Ci, że zaraz sukcesów, po prostu bo inni w tym czasie pracowali i no, ja na to mówię, że to jest ogromne pranie mózgu, bo totalnie zmieniasz swój mindset, ale powiem Ci, że ja w to tak weszłam, ja mając 15 lat, po prostu to tak kliknęło i powiem Ci, że do dzisiaj mi to procentuje i w momencie kiedy zrezygnowałam z tańca Zobaczyłam, jak mam totalnie zdezorganizowane życie, jak jest ja to po prostu życie nie potrafię czasami ułożyć. Wiesz, że tu miałam wszystko tak poukładane. Tu siódma rano trening, y, potem uczelnia, potem szłam do pracy i potem dalej szłam na trening, bo wcześniej miałam siłownię, a potem miałam trening tańca towarzyskiego. A wiesz, a im człowiek ma więcej dnia wolnego, to wiesz, a tu sobie posiedza, tu sobie to porobi i co? I nic nie. No. Yy, wolisz określenie? makijażystka, wizarzystka? E, powiem Ci tak, ja jestem bardzo specyficzną osobą i ja nienawidzę słowa wizaż. I jak mi zapytasz dlaczego, to ja powiem Ci, że nie wiem. Ale wymienię Ci trzy słowa, których po prostu nie cierpię. Wizaż, nie, mi się to tak, Co to staro kojarzy, nie wiem. Kuferek, jak makijażystka mówi, że ma coś w kuferku, to ja się zastanawiam, jak ciebie ludzie mają traktować poważnie. Nowości to kuferka. No. Rozumiesz? No, no nie, no mam tutaj swoje studio, no to mam nowości w studiu, więc to jest moje drugie słowo kuferek. Trzecie słowo to pieniążki. Jak ty mówisz na no coś pieniążki, to no, nie przyjdą do ciebie grube pieniądze. Więc to są trzy słowa, których ja nie lubię i to jest po prostu, no to jest co ja mam. Więc ja w ogóle określenie słowo makijażystka, po prostu. No to dobrze. To jak zaczęła się twoja przygoda z byciem makijażystką? Wiesz co, mi się wydaje, że ja kiedyś o tym napiszę książkę. Ja się w ogóle zbiorę, ja się po prostu wiesz, wezmę w, w sobie i ja napiszę book albo książkę o tym, jak ja zostałam makijażystką, bo to nie chodzi o to, że wiesz, ok, jak zostać makijażystką, tylko po prostu jakie jakie myślenie doprowadziło do tego, że ja podjęłam decyzję o tym, że będę malować ludzi. Eee, ja przez większość czasu mojego życia kształciłam się w zupełnie innym kierunku. Ja miałam być Jakimś dyrektorem w korporacji, Ja w ogóle taki miałam mindset, pomimo że miałam ten taniec i miałam takie, wiesz, podwójne życie. Tutaj byłam e, świetną uczennicą, która była skupiona na tym, że albo będę studiować za granicą, e, albo będę studiować na dobrej uczelni e, w Polsce i że w ogóle wykształcenie to jest dla mnie po prostu świętość. Tak zostałam wychowana, tak po prostu. Ja też czułam, ja bardzo lubiłam się uczyć. A druga taka moja strona to była taka strona artystyczna, taka twórcza. I wiesz, były takie. Dwie Ewy. Nie, ja wychodziłam ze szkoły i w ogóle wiesz, zupełnie inna osoba. Ale dwie, dwie te Ewy były szczęśliwe. I jak poszłam na studia, to wtedy też jeszcze tańczyłam, no to ja się kształciłam po to, żeby zarządzać firmą, ja skończyłam licencjat na uniwersytecie wrocławskim. To była jeszcze wtedy filia dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale ja mam specjalizację Public Relations, a później zrobiłam magistra na komunikacji wizerunkowej z brandingu, czyli z zarządzania marką. Mhm. No wiesz, ja miałam stypendium rektora, więc ja wiesz, ja po prostu byłam totalnie zafokusowana na tym. Żeby po prostu mieć jakieś wysokie stanowisko no, w korporacji. Ja sobie nie wyobrażam, że ja będę, wiesz, na niskim szczeblu, od razu wiesz, Sky is the limit, nie, że ja po prostu e, będę góry przenosić. E, ja też podczas moich studiów e, pracowałam w odzieżówce, gdzie po miesiącu dostałam awans, bo ja po prostu przyszłam i mi się nudziło w tej pracy, i ja po prostu zaczęłam robić coś więcej. Przyszedł nowy kierownik i stwierdził, że będę prowadzić zmiany. No okej, okay. bo po prostu chciałam sobie dorobić do tańca, bo naprawdę mhm. taniec jest bardzo drogim sportem. Chciałam iść też na wakacje, chciałam też trochę rodziców odciążyć od tego, bo e, naprawdę mieli ogromne ze mną wydatki, bo to nie tylko mieszkanie po prostu we Wrocławiu, ale i taniec i, i gdzieś tam, wiesz, moje, moje zachcianki, więc chciałam im trochę pomóc. E, I słuchaj, kończę studia. Ja kończę wtedy pracę w odzieżówce, no bo, wiesz, skończyłam studia, znam trzy języki, wiesz, otwierają mi się drzwi. No i szukam pracy. Miałam dużo propozycji powiem ci, że trafiłam do całkiem w porządku firmy, która zajmowała się sprzedażą i produkcją części do maszyn, które robiły masaż podciśnieniowy, czy jest taka mhm. endermologia. i Ja zajmowałam się rynkiem międzynarodowym, więc wiesz, miałam istyczność z językiem gdzieś tam miałam taki swój jednoosobowy dział więc gdzieś tam miałam pole do tego, żeby się rozwijać i słuchaj, mijają trzy miesiące ja zaczynam pracować ósma, szesnasta i ja się czuję nieszczęśliwym człowiekiem zaczyna się dziać coś, co ja do końca wtedy nie rozumiałam czułam w sobie taką niewdzięczność, że ja tyle, tyle lat pracowałam na to żeby zacząć tutaj właśnie tą moją ścieżkę zawodową. I co się dzieje? No przecież mam fajną pracę, fajnie byli ludzie, nic się w ogóle takiego złego nie działo. A ja się czuję totalnie niespełniona i po trzech, czterech miesiącach, gdzie naprawdę gdyby ktoś mnie tam zobaczył w tej pracy, to by nie pomyślał, że ja wewnętrznie cierpię, bo ja byłam bardzo uśmiechnięta. Ja czułam, że coś jest nie tak, i oczywiście czułam, że coś jest ze mną nie tak. Że ja dobra, już daj spokój, musisz się przyzwyczaić, jakoś to będzie. Słuchaj, nie było lepiej, bo no, zaczęłam chorować na bezsenność i ja nie mogłam spać, w ogóle byłam podenerwowana, po prostu wewnętrznie mój organizm mi mówił, że to nie jest to, co ja powinnam robić. Ja w ogóle też w tym czasie bardzo tęskniłam za Szczecinem, gdzie ten, kto mnie zna, to myślał, że jestem pierwszą osobą, która w ogóle z kraju wyjedzie, która nie będzie chciała w tym Szczecinie siedzieć. A wiesz, zaczęło mi się tak, tak trochę zmieniać, ale musiałam zostać we Wrocławiu, bo, bo mój chłopak ówczesno narzeczony miał bardzo dobrą pracę. Ale okazało się podczas wakacji, czyli to było jakieś pół roku od rozpoczęcia nowej pracy, że możemy wrócić do Szczecina. Słuchaj, to tak kliknęło. Ja się spakowałam w ogóle szybciej niż wiesz, <noise> niż ten czas mijał. Przyjechaliśmy tutaj do Szczecina, no i co, no i trzeba szukać pracy. I ja sobie dałam taką, taki czas, że zapisałam sobie na kartce, jak ma wyglądać moja idealna praca? Dlatego mówię, że ja o tym chyba napiszę książkę, bo to jest ważne, żeby usiąść samym sobą i odbyć taką rozmowę, czego ty chcesz w ogóle od życia. Mhm. I Ja się zorientowałam, że moje ostatnie pół roku to było tak zwane byle. Byle do szesnastej, byle do piątku, czyli do tego weekendu, byle do urlopu, no a potem co byle do emerytury, czy. Czy tak ma moje życie wyglądać? I zobacz, ile my czasu spędzamy w pracy. Tak? Średnio 8 godzin, no niektórzy więcej. No jedna trzecia życia praktycznie można powiedzieć. I ja sobie pomyślałam, że ja nie mogę spędzić swojego życia odliczając, żeby ten czas się skończył. Bo to życie, w zależności od tego, jak wierzymy, bo ja wierzę w reinkarnację, to życie mamy takie, a nie, a nie inne. I ja po prostu nie chcę w ten sposób spędzać życia, że ja będę odliczać. I ja sobie wypisałam, jak ma wyglądać moja idealna pla praca. Ja stwierdziłam, że to ja że w ogóle to już jestem dziwna, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi rozkazywał, ja chcę przychodzić kiedy chcę do pracy. To też ten cały taki mojego, mojego, moja, zmiana, moja zmiana mindsetu zbiegła się z tym, że ja się dowiedziałam, że ja jestem numerologiczną jedenastką. To jest liczba mistrzowska. mistrzowska. To są osoby, które są indywidualistami, to są marzyciele, to są osoby w ogóle żyjące na chmurce. Czyli ja muszę jakby zaakceptować to, kim jestem i obrócić to w swoje pozytywy. To nie jest to, że jestem jakaś nienormalna, jakaś egoistka w ogóle, że ja sobie nie dam nic powiedzieć, tylko po prostu ja jestem stworzona do tego, żeby a. zarządzać ludźmi, b. po prostu mieć jakąś swoją firmę, czy jakiś swój biznes. Tworzyć po prostu. Tak, po prostu tworzyć. I słuchaj, to był chyba dla mnie tak emocjonalny czas, że ja ci totalnie nie, nie powiem, w jaki sposób ja wpadłam na to, że ja będę malować ludzi? Ja w ogóle dzisiaj jadąc autem, zaczęłam się zastanawiać, jak w ogóle do tego doszło. I totalnie nie pamiętam, jaki był tok myślenia, ale wydaje mi się, że to było to, że po prostu miałam jakąś taką zajawkę, że to malowanie mi wychodziło, gdzieś tam sobie tego YouTube oglądałam i tak dalej, ale w ogóle to nie było nic poważnego. Eee, druga sprawa, no tańczyłam taniec towarzyski, czyli ja się musiałam umieć malować mm, na turnieje. Trzy rok poprzedzający jakby t, t tą decyzję, że, że zostanę makijażystką, dostałam od mojego narzeczonego y, Bon na naukę lekcji makijażu u znanej makijażystki we Wrocławiu, u Olikaj. I ja pamiętam, że wtedy otworzyła mi drzwi taka uśmiechnięta po prostu dziewczyna. I wiesz, taki otworzył się nowy świat, że mówię, Jezu, to można być uśmiechniętym w pracy. Wiesz o co chodzi. Że ona po prostu jest takim, była takim wolnym ptakiem. I wydaje mi się, że te kilka czynników oraz to, co ja mogę robić, doprowadziło do tego, że ja podjęłam decyzję o tym, że ja będę malować. I wyobraź sobie, że to nie było jakieś takie oczyszczające, że Jezu, eureka, drzwi się otwierają. Ja chyba się wtedy popłakałam, że dlaczego ja w ogóle to sobie robię, że to może chyba jest nie tak. Wiesz, ogarniają ciebie takie pretensje do samego siebie, że tyle lat pracujesz na coś, a okazuje się, że chcesz robić coś innego. Gdzie mi mówili na studiach, że człowiek się będzie przebranżawiał, szczególnie te nasze pokolenia, tak? Że my ciągle poszukujemy, ale ja po prostu miałam wrażenie, że ja zmarnowałam pieniądze rodziców, że ja zmarnowałam swoje pieniądze, ale ten stan trwał krótko, bo ja stwierdziłam, kurczę Ewa, nauczyłaś się na studiach o zarządzaniu marką, masz w ogóle taką wiedzę. Przecież ty zbudujesz swoją firmę. No super. I powiem ci, że. Poszłam wtedy do mojego chłopaka i powiedziałam mu o tym, jaki mam pomysł. No, słuchaj, normalny facet, jakby to usłyszał, że wiesz, w ogóle mówisz jakiś pomysł od czapy, to by powiedział, no nie wiem, zwariowała. A mój się tak na mnie spojrzał i mówi, no okej, okay, zrób to. Ja mówię, wiesz co, okej, okay, spoko, napisałam sobie biznesplan, więc w ogóle do tego tak podeszłam bardzo, wiesz, tak y analitycznie. analitycznie. Chociaż ci powiem później, że popełniłam jeden wielki, kluczowy błąd, o którym mówię moim kursantkom teraz. E Mówię, słuchaj, to ja pójdę teraz do pracy, po prostu znajdę jakąkolwiek pracę, żeby sobie zarobić na szkolenia, żeby zrobić sobie na kosmetyki. Wiesz, co zrobił mój chłopak? Eee, następnego dnia wysłał mi wszystkie swoje oszczędności, które miał, na moje konto i powiedział, idź to zrób, idź maluj, idź się wyszkol, bo będziesz żałowała, że tego nie zrobisz. I w ogóle, jak o tym mówię, to, to myślę, no tak... No, Wzruszam się, bo no to, co on zrobił, to po prostu było niesamowite, że on. To, był, to była pierwsza osoba, która we mnie uwierzyła i powiedziała, że po prostu się spełniała. I powiedział coś wtedy fajnego, że ten czas i tak minie. A najwyżej, jak ci nie wyjdzie, no to przecież wrócisz do innej pracy. No Masz wykształcenie, znasz języki i słuchaj, no nie wróciłam już do innej pracy, bo dzięki niemu ja mogłam szybko zrobić dwa szkolenia. Dwa miesiące malowałam za darmo. Malowałam modelki, koleżanki, koleżanki, koleżanek i pierwsze aż dwie klientki. Przyjęłam Sylwestra. To było. To był rok 2018. Mhm. Czy to krótko, czy to długo, wiesz? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I teraz może powiem ci o błędzie, który popełniłam, bo zrobiłam coś, czego nie powinnam robić. Ja zrezygnowałam. Po prostu się do jakiejkolwiek pracy, po to, żeby malować. I to jest złe. E, czy wiesz? Polemizowałbym polemizowałby mi to dość mocno, byś. ale powiedz mi swój punkt widzenia. Powiem Ci swój punkt widzenia, bo ja bardzo siebie psychicznie obciążyłam tym. Dlatego, że może zacznę od plusów. Plusem było to, że mogłam w 100% wejść i jakby kreować swój biznes, wiesz, po prostu cały czas pracować nad tym, ulepszać te makijaże, przyjmować modelki i tak Minusem było to, że ja nie miałam stałego źródła dochodu. No bo wiesz, zaczynasz po prostu działalność. No to nie jest tak, że oknami i drzwiami wszyscy walą, bo ciebie znają, ciebie nikt nie zna. Ty musisz zbudować media społecznościowe, ty musisz w ogóle zbudować świadomość ludzi, że ty istniejesz. I to wymaga czasu. A ja wiesz, dwie klientki, a rachunki trzeba opłacić. I ja siebie bardzo mocno obciążyłam psychicznie, do tego stopnia, że ja czasami rano to miałam atak paniki, że nie mam. Jezu, nie mam pieniędzy, co ja zapłacę? To tak nie było, no bo ja miałam te pieniądze, ale wiesz, ja się tak po prostu nakręciłam. Dlatego bezpiecznie jest czasami rezygnować z jakiejś pracy stopniowo. Wiesz, troszeczkę maluj na weekend powoli wchodź w to w ogóle, zobacz, czy to ci się podoba. Bo ja wiesz, nawet nie wiedziałam, czy ja to będę chciała robić, a ja wiesz, po prostu na 100% wskoczyłam do tego basenu. Basen w ogóle wiesz głęboki. Na całe szczęście, no to po prostu tak mi kliknęło i ja też uważam, że jeżeli w życiu coś jest dla Ciebie pisane i coś jest dla Ciebie dobre, to wszystko się ułoży tak jak ma być, czyli właśnie to, że ja powiedziałam temu mojemu e, chłopakowi, który jest już moim narzeczonym, że e, ja to chcę robić i tak dalej i to wszystko wiesz, zaczęło klikać, ale przede mną była bardzo, bardzo długa praca z mindsetem. Dlatego, że ja jako osoba, która wiesz, tyle lat się kształciła po to, żeby robić coś innego, musiałam, musiałam przyjąć na klatę to, że jestem tyle i aż makijażystką. Wiesz, że czasami się wstydziłam powiedzieć, że jestem makijażystką? I ją ja mówię, kurczę, no to, to jest okropne. To jest po prostu okropne, jak czasami złe przekonania jakieś e, wpływają na to, jak my też się je postrzegamy. A przecież ja powinnam być z tego dumna, ja mam swój biznes i tak dalej. Ale wiesz, czy same klientki też nie były dłużne, bo raz się mnie ktoś zapytał, a przepraszam, a pani ma normalną pracę? Ja mówię, <laughs> ja ta jest nienormalna? Rozumiesz, ciebie ludzie postrzegają, że nie wiem, coś ci w życiu nie wyszło, czy co? I wiesz, to też, to jest ogromna praca nad sobą. Więc yy, ciężko mi powiedzieć jakby, co doprowadziło jednoznacznie do tego, że ja maluję. Wydaje mi się, że taka pustka życiu, która mnie ogarnęła, i, I to, że okazało się, że jestem zupełnie inną osobą niż myślałam przez te wszystkie lata. I dlatego też mówię, że chyba kiedyś napiszę o tym książkę, że jak wiele z nas na początku w ogóle swojej drogi zawodowej nie wie co będzie robić. I że trzeba tak naprawdę wszystkiego w życiu spróbować, żeby zobaczyć w czym się jest dobrym. Zgadzam się w 100%, że to jest najgłupsza rzecz, która teraz jest na świecie, że musimy decydować o całym swoim życiu tak. w momencie, kiedy jesteśmy idiotami i nie wiemy nic. Dokładnie, i ja mówię, kurczę, ja miałam 18 lat, no wiesz, no ja byłam bardzo ambitna, yy, i ja też miałam bardzo fajnych, mam mam bardzo fajnych rodziców, którzy nigdy nie namawiali do niczego. To nie było tak, że ty musisz iść na prawo, ty musisz iść na medycynę. Ja, mog, ja mogłam robić co chcę. I, I fajne, bo mnie wspierali w tym ale powiem Ci, że ja sobie taką presję narzuciłam mimo tego, że ja wiedziałam, że ja mogę sobie manewrować wiesz, mogę tu w takiej firmie Boże, pracować w takiej, w takiej firmie pracować ale wiesz, mimo, mimo tego, że totalnie jak zmieniasz branżę, to jednak czujesz ej, ale co jest nie tak ze mną, w ogóle co ja, co ja przez te lata robiłam i zamiast, wiesz, cieszyć się z tego, że masz jakieś zaplecze że masz to doświadczenie, być wdzięcznym za to, co się wydarzyło to my siebie też obciążamy więc ja też wielu osobom mówię na początku drogi makijażowej, ale może zupełnie coś innego u ciebie też wyjdzie. Więc trzeba dać też sobie czas na takie porażki. Co nie? że To nie jest tak, że idziesz, wiesz, po jakichś schodach i jest wszystko super, tylko ty wiele razy z tych schodów spadasz. Więc ważne jest to, żeby cały czas poszukiwać siebie. To, że ja teraz maluję, to nie znaczy, że to będę robić całe życie. I ja jestem bardzo otwarta na to, co jeszcze mogę zrobić. Otwarcie jakby tego salonu, w którym teraz dzisiaj siedzimy, to było jedno z moich największych marzeń i celów przez ostatnie lata. Ale to nie jest to, że ja mówię stop, i ja po prostu osiadam na laurach, i ja tylko będę malować. Ja nie ukrywam, że chcę coś jeszcze więcej od życia, i ja teraz znowu poszukuję. Wiesz, ja jestem bardzo spełniona, ja maluję, ja szkole. Ale nie ukryłam, że jeszcze coś bym chciała robić, wiesz? Jakiś jeszcze dochód pasywny, coś bym jeszcze chciała robić. Ja po prostu tutaj mam burzę mózgów, ale podchodzę do tego teraz w roli obserwatora, żeby zobaczyć, z czym ja rezonuję. Więc nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa i cieszę się, bo jestem ciekawa, co w ogóle wymyślę. Chociaż restauracji nie otworzę. Nie. No to dobrze. <noise> nie, nie, nie. <noise> no gastro jest tragicznym biznesem. Ale nie, co ja do nie tego... jem mięsa, wiesz, nikt by nie przyszedł. A, a, no to dobra, to już inna sprawa. <noise> ale co do tego, co powiedziałeś, że ty uważasz to za błąd, że trzeba jakby swoją obecną mm -hmm. pracę stopniowo, z tym się zgadzam, mm -hmm. ale też nie zawsze, bo w zależności, co to jest, jeśli to jest coś zupełnie oderwane. Mm -hmm. Czyli na przykład, jeśli jesteś, e, pracujesz w branży beauty i chcesz prowadzić nową, kompletnie praktycznie inną usługę i jej się poświęcić, czy załóżmy, jeśli dotychczas wykonywałeś rzęsy, a chcesz zacząć robić tylko makijaż perentny, to te rzęsy cię będą blokować. Bo nagle ciężko Też powiedzieć tak swoją klientką, sorry, nie przyjmuję. Tak Ale jeśli znowu byłaś załóżmy księgową, czy tak jak ty, mm -hmm. byłaś odpowiedzialna za branding całej marki i zarządzanie tą marką i zacząć robić coś w zupełnie innej branży, to w tym momencie jest już jak najlepiej właśnie to robić tak stopniowo po Boli, żeby po prostu jakby Masz to nie stupro... był taki przeskok jakby Masz do przepaść. Masz Ja miałam pytania od swoich klientek, czy bym nie chciała robić makijażu permanentnego brwi. I ja do tego podeszłam, wiesz, znowu tak analitycznie. Poszłam do koleżanki, która się tym zajmuje. Mówię, pokaż mi maszynę. I ja po prostu chwilę tą maszyną robiłam i ja sprawdzałam, co ja czuję. Nie czułam nic. I ja stwierdziłam, że nie mogę tego robić, bo po pierwsze, nie mam na to zajawki, po drugie, bym musiała zostawić makijaż. Dokładnie. Bo albo w to wchodzisz, albo nie. Kto siedzi w permanentnym, ten dobrze, dobrze wie, jakich to wymaga poświęceń, ile godzin pracy, więc to, co powiedziałeś, 100% rację. Ja po prostu robiłam zupełnie co innego. I ja zaczęłam znowu robić coś innego, bo ja nie byłam na etacie, nie miałam tej wypłaty, wiesz, przysłowiowo pierwszego. Więc mnie to tak obciążyło psychicznie, ale wiesz, ja jestem tancerką, więc ja zacisnąłam pasa i naprawdę droga, droga, którą jakby przeszłam jest niesamowita. I mogę powiedzieć, że to jest moja ciężka praca, ale też jeżeli mówię, coś jest dla Ciebie, to znajdą się osoby, które Ci pomogą. Po prostu mnie wspiera narzeczony, mnie wspierają rodzice, bo tak naprawdę to dzięki nim tutaj siedzimy. Ale gdybym nie miała tych klientek i gdybym nie robiła tego dobrze, no to nie byłoby tego, nie? Dlatego ja myślę, że to co mówisz, że trzeba po prostu mieć swój konkretny cel, ale też dać sobie to poczucie, że możemy szukać tego celu. I to nie jest nic złego w tym, że szukamy. To nie jest nic złego w tym, że skończyłeś medycynę, ale może chcesz otworzyć kwiaciarnię. Spróbuj, zobacz, jakby to nie przekreśla całego twojego życia, ale nas też tak społeczeństwo trochę kształtuje, że my idziemy, wiesz, na studia. I my jeszcze mamy zakodowane to w głowie, że my to musimy robić, albo wiesz, chociaż coś pobocznego, no bo jak to tak, nie? A ja się już z tym nie zgadzam. Ja skończyłam studia i ja skończyłam bardzo fajne studia, ale nie uważam, że studia są gwarantem dobrej pracy. Oczywiście, że nie. Więc może kontrowersyjne, może nie wiesz, ale mówi to osoba, która studia skończyła. Z wyróżnieniem. Nie, ja znowu podejście do edukacji mam takie, że. Przynajmniej ten system, w którym my jesteśmy nauczani, on przygotowuje tylko i wyłącznie do tego, to było chyba zasada trzech z Zapamiętaj, zdaj, zapomnij. Dokładnie. I ten system edukacji nie polega na tym, że on sprawdza rzeczywiście Twoje umiejętności, tylko on pokazuje Twoje umiejętności czytania i uczenia się i de facto posiadania później tego Powiem głęboko włączenia. więcej, w dupie. ten system nie tworzy jednostek. Ten system tworzy grupę pracowników. I im. Mocniej o tym myślę, tym jest to przerażające, że my nie możemy być sobą. My jesteśmy, wiesz, mamy klucze, mamy to wszystko, musimy się temu dostosować. Nie ma umiejętności, nie ma jakby no, kreowania tej jednostki, bo nie ma takich przedmiotów jak zarządzanie finansami, tak? My jesteśmy wykształceni, a o kredytach to co my wiemy. Jak Dokładnie. w ogóle inwestować. Stopy jak to to jakiś rozmiar stopy, i nikt nie wie o co chodzi. Nikt nie, nie wie o co chodzi, tak? Wibor, halo? Dokładnie. Wiesz? I to jest przerażające, dlatego, Okej, okay, edukacja edukacją, ale praca, którą my musimy wykonać to jest po prostu kluczowa i moim zdaniem to jak my też spędzamy czas wolny, bo ja też mówię słuchaj, jeżeli chcesz malować, bo będziemy mówić o makijażu to okej, okay, miej tą pracę ósma, 16 ale ty po godzinie 16 masz drugą pracę to nie jest to, że telewizorek i godzinkę sobie poczytam, coś sobie sprawdzam, ty musisz po prostu zapierdzielać i taka jest prawda i nasze społeczeństwo też jest leniwe, my jesteśmy leniwi i mówi się o tak zwanej tej strefie komfortu, tak? Takie wiesz, coachowe. ale my musimy z tej strefy komfortu wyjść, bo jeżeli ty, ty myślisz tak, jak teraz, więc nie dostaniesz nic więcej, jeżeli ty myślisz w ten sam sposób. Musisz zmienić swój sposób myślenia. Proste. To teraz dwie rzeczy znowu Dawaj. a propos tego, co powiedziałaś Pierwsze, a propos tworzenia jednostek, skończyłem właśnie niedawno dwa dni temu książkę bodajże, Ayn Rand, Źródło. Nie wiem, czy czytałaś. Nie. Jest świetna pod względem... Na samym końcu jest tam właśnie poruszane, że cały ten ustrój, w którym my się znajdujemy... Inaczej, ta książka została napisana w latach... Pierwsza zmianka, o niej chyba 1938 się pojawiła. Więc taki no dość okres, że socjalizm jakby zaczynał powoli się tworzyć. I w tej książce idealnie ona opisuje, że to społeczeństwo jest skrojone na to, żeby indywidualności i takie jednostki, które nie są zależne od społeczeństwa, dość mocno piętnować. Totalnie. I ona pokazuje idealnie, na czym polega egoizm. No ostatnie dwa rozdziały jakby tej książki ryją web dość mocno. No to muszę przeczytać, a ja tobie polecam Joe Dispenza Jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Mhm. Bo po to, żebyś ty się mógł rozwijać, czyli na przykład, na moim przykładzie, żeby stworzyć to miejsce, ja musiałam totalnie pomyśleć na opak. I to jest takie zmierzenie się ze swoimi demonami, z jakimiś traumami, z jakimiś przekonaniami, i to jest taka też wymiana dyskietki w mózgu. Więc wiesz, to jest mind blowing, nie? Mhm. Ale tą książkę, którą poleciłeś, to muszę totalnie przeczytać, bo jeśli chodzi o jednostki, ja też mówię, że przedsiębiorca to jednostka, ty musisz się wyróżniać. Dobra. Więc ty nie możesz być taki, jak inni. Ty nie jesteś grupą, ty musisz właśnie siebie wyróżniać. I e, ja uważam, że w ogóle im dalej w las, tym jesteś bardziej samotny bo my jesteśmy takimi jednostkami. Ja w ogóle budowa tego miejsca pokazała mi kto jest twoim przyjacielem, a kto ciebie nie będzie wspierał i osoby, które w ogóle też chcą się rozwijać w takich branżach muszą też się z tym liczyć, że nie każdy będzie ciebie tak popierał jak chcesz, nie każdy będzie ci przyklaskiwał. Może zmierzyć się z hejtem, może zmierzyć się z różnymi opiniami, ale ważne jest to, co ty czujesz i jak ty jesteś skupiona na swoim celu. Bo Wiesz, posiadanie swojego biznesu, czy, czy w ogóle branży byty, to nie jest dla każdego. Tu trzeba być naprawdę twardym, trzeba mieć łeb na karku i trzeba czasami postawić się w roli obserwatora i wyciszyć emocje. I moim zdaniem to jest bardzo trudne na początku. Ludzie bardzo reagują emocjonalnie, nie panują nad sobą, gdzie trzeba, wiesz, wziąć głęboki oddech, spojrzeć czasami na kogoś, jak mówię, ukochać go, jakby dać mu, wiesz, taką dobrą energię. I jakby powiedzieć, to, co maś do powiedzenia, czy działa tak, tak, jak chcesz działać, ale to nie może wychodzić gdzieś tam z Twojego poziomu ego, bo to, co moim zdaniem zabija branżę beauty, to jest ego, to jest za wysokie ego, to jest po prostu dla mnie najgorsza rzecz, jaką można spotkać tutaj w tej branży. A nie ma czegoś dla mnie takiego jak konkurencja na przykład. My jesteśmy. Się my jesteśmy swoimi znajomymi. Każdy ma jakieś swoje pole do popisu. Świat jest duży, my się wszyscy pomieścimy. E, więc jeśli chodzi właśnie o tą branżę, no to moim zdaniem no to jest ego właśnie takie silne poczucie konkurencji. E, i, I co. A ja znowu się z tym nie zgodzę. O, dawaj, o Jazy, dobra, dawaj. A więc tak, e, uważam, że posiadanie dużego ego to nie jest broń Boże w jakikolwiek sposób minus, a nie jakiś negatyw. Po drugie, uważam, że konkurencja jak najbardziej jest i mi bliżej zdecydowanie do no. Reja Kroka, który był założycielem McDonalda, i on powiedział, że gdyby jego konkurencja się topiła, on jeszcze wytknąłby im hydrant w gardło. Do tego stopnia i też. E, Często, czasem słyszę od osób, załóżmy, które uważają, że są na jakimś wyższym poziomie, że one nie mają konkurencji, z tym też się nie zgadzam, bo jeśli chociaż osoba, która wykonuje to samo, czyli tak samo jak ja, załóżmy, szkoli mhm. e, z laserowego usuwania, sprzeda chociaż jedno szkolenie, znaczy, że ona coś robi dobrze, że ten klient poszedł tam do niej, a nie do mnie, to już jest moja konkurencja z automatu. Więc na tej zasadzie, a uważam. że... To Ja że... ci coś wytłumaczę, ale dobra, skończ, dobra. to ja ci wtedy powiem, jak ja to rozumiem. O. Dobrze. A więc uważam, że duże ego, broń Boże, nie jest jakąkolwiek przeszkodą. Jest wręcz czymś dobrym, bo ego pokazuje nam, że jesteśmy świadom własnej wartości. O wiadomo, nie możemy jakby przeceniać ego na tym, żeby być aroganckim, butnym czy coś w tym stylu, ale duże ego jest jak najbardziej w porządku i to nie jest nic negatywnego. Dobra, to ja ci powiem, jak ja to rozumiem. Na ja rozumiem ego jako negatywną energię, jakby musicie sobie to wyobrazić dla mnie dobre ego to jest pewność siebie bo czasami ktoś ma tak wysokie ego że to mnie zaraz upadnie czasami tak się mówi, że pycha kroczy przed upadkiem Dokładnie. więc ja totalnie nie uważam, że powinniśmy być wiesz, nie, ja beznadziejnie maluję nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi bo ja uważam, że mam wysokie mniemanie o sobie może to być mylone z ego tylko, że ja się nie wywyższam nad innymi więc wiesz, tu może jest też kwestia tego, jak, my rozumiemy, no, pojęcie, po prostu, jak no. my rozumiemy pojęcie ego, tak? bo ja na przestrzeni lat bardzo mocno ze sobą pracowałam nad, nad osobą, którą jestem, i ktoś może z boku pomyśleć, że ja mam wysokie ego, natomiast moje ego to jest takie pozytywne, tak? że ja ludzi szkolę, że ty też tak możesz. tak? To nie jest tak, że nie ja Ciebie nie szkolę i Ty jesteś moją konkurencją. Nie. Co do konkurencji. Ja mówię też na to osoby z branży i to nie jest tak, że one dla mnie nie istnieją i wiesz, ja jestem tutaj na tej chmurce sobie tak, wiesz, latam. Ja je może obserwuję, obserwuję osoby, które naprawdę osiągnęły więcej ode mnie, bo ja się od nich uczę, wiesz, gdzieś tam sobie to przez, przez swoje szare komórki przemielę. Obserwuję, co się dzieje ale ja nie mam ochoty tych osób zniszczyć, bo są moją konkurencją. Tak, Rozumiesz tak, o co chodzi. Tak. Więc my, może, tutaj się żeśmy pomylili z semantyką, ale ja po prostu staram się nie nadawać takich negatywnych cech, bo czasami wiesz, a konkurencja to konkurencja tamto. No ale oni też to robią z pasji, tak? Więc ja ogólnie, ja też uważam, że wszystko wokół nas jest lustrem i to, co ty dajesz na zewnątrz, to do ciebie przychodzi. Więc ja nie mogę dawać makijażystce Asi, no ty jesteś taka siakajowaka konkurencja, ja ciebie zniszczę. Bo to do mnie wróci jak bumerang, wiesz? To się nazywa też tam karma i tak dalej, ale ja ogólnie w takie odbicie lustra wierzę. Więc gdybym też tak uważała, że to są, to są moi konkurenci, to ja bym nie mogła szkolić, no bo ja szkolę konkurencję, rozumiesz o co chodzi. Tak, tak, tak. Więc wydaje mi się, że my się po prostu semantyką się pomylili, ale to co tutaj zwracam uwagę na to, że pewność siebie, mocna pewność siebie i zaakceptowanie siebie i kochanie siebie to jest po prostu maskę w tej branży, bo Oczywiście. jak ty siebie nie kochasz, no to trzeba macie kochać klientka. I jeszcze tutaj się wtrącę, bo ja jestem w ogóle niewygadanym człowiekiem, bo ja się nigdzie nie udzielam, że pierwszym klientem w branży, w branży beauty, no bo mówię o branży beauty, no bo ja z niej jestem, jesteś ty sam. Czy ty sobie samemu zapłacisz? Czy to by się podoba to miejsce? Czy ty jako klient byś z tego miejsca skorzystał? Dużo osób, kursantek, na podstawie mojego doświadczenia o tym zapomina. Czy ty sobie tą kwotę byś zapłacił? Wiesz, stawiasz się w roli takiego obserwatora, nie? Więc tu też jest taka praca, to co mówisz właśnie z ego, żeby wynieść siebie na pedestą. Jestem super, dobrze to robię, jakby wierzyć w swoje możliwości. Bo bycie takim za skromnym, to jest po prostu gwarancja upadku. Szczególnie jeżeli mówimy właśnie o branży na przykład makijażowej, nie. Znaczy, a propos tego jeszcze ego się na chwilkę no, cośnijmy. Co do semantyki, jak najbardziej, mm -hmm. Rozmię, rozminęliśmy się tutaj, i to jest to, co mniej więcej ja powiedziałem, mm -hmm. i można to połączyć z tym, co ty powiedziałeś, że trzeba znać swoją wartość, trzeba być świadom swoich własnych umiejętności, kochać siebie, ale nie można być takim, że ja jestem najlepszy, a wy to frajerzy, i powinno się z wami skończyć, albo w ogóle was do zawodu nie dopuszczać, <śmiech> bo <śmiech> to kompletnie zabija branżę, ale też obraz o sobie. Ja niedawno miałem taki przykład, eee... Jest taka jedna, nie będę jakby się wdawał w grubsze szczegóły, ale natrafiłeś, zostałem tam ogłoszony, że będę prelegentem na takiej jednej z większych konferencji w Polsce i jedna osoba się dość mocno. Nie chcę powiedzieć brzydko, spłakała na ten temat, że ja tam występuję, że jak to ta osoba sama sobie dopowiedziała historię, że ja się nie znam, nie powinienem tam robić, zero doświadczenia, zero umiejętności, itd, i tak dalej. I to już jest jej któryś komentarz na mój temat. Ja tego nie widzę, bo ja mam dawno zablokowaną, bo to jest najlepsza rzecz, którą w życiu kiedykolwiek zrobiłem. I pomimo tego, że nam złego słowa nie powiedziałem jako szkoleniowca, bo ona ma dużą wiedzę, nie można tego umniejszać. Jest osobą totalnie średnią. To mogę już bez problemu powiedzieć. Nawet mogę się pokusić, że takie stwierdzenie, że jest chujową osobą to cała branża już zaczęła też to widzieć, jaka ona jest i pomimo tego, że ona ma wiedzę, nikt do niej nie przychodzi przez to właśnie, jaka ona jest. I to jest właśnie to, co mówiliśmy, że trzeba uważać, kiedy się jest, jaki dla konkurencji i dla świata po prostu utaczającego. Ona jest bardzo słaba dla świata otaczającego, wraca do niej to dwa tak, razy mocniej. Też aurę pewnie. Bardzo mi przykro z tego powodu. Żartuję wcale, nie jest mi przykro. Znaczy, wiesz, każdy też kiedyś gdzieś zaczynał i w ogóle to jest fajne, że ciebie gdzieś zapraszają i tak dalej, i widocznie chyba jesteś zbyt dobry dla tej osoby, bo gdyby ta osoba miała wysokie poczucie własnej wartości, nie czułaby zagrożenia, to by tak chyba nie mówiła. Znaczy, tak jak mówię, to jest to, co mówiliśmy o konkurencji. Ja w życiu na nikogo złego słowa nie powiedziałem. Ja tam swoje myślę o niektórych osobach, o niektórych no metodach, ale przychodzi do mnie kursantka, Wojtek, co myślisz o tej babce? Ja mówię, no jest, no okej. Okay, no. Ja tak robię, ja robię dokładnie więcej? to samo, i wydaje mi się, że ja się tak trzymam trochę z boku. W tej, w tej naszej całej branży beauty staram się o nikim nie mówić, zawsze po prostu tylko przytakuję, bo nigdy nie wiesz, kiedy takie słowa do ciebie wrócą przekręcone 15 razy wiesz, przemielone przez 20 osób i to jest bardzo, bardzo kruchy lud, którego które lepiej nie szkolisz, Jeszcze szczególnie jak szkolisz, tak. ta osoba przyszła do ciebie, później pójdzie do tamtej i no jej to powtórzy, jeszcze coś doda od siebie. Ze mnie nigdy, i później nigdy, jest nigdy, nigdy, nigdy nic nie wyciągnie jako kursantka i tak dalej. Ja mogę sobie z moją przyjaciółką o tym mówić i tak dalej, ale tu trzeba naprawdę zachować profesjonalizm, bo to do ciebie po prostu kiedyś wróci, a warto być po prostu człowiekiem z klasą i tyle, nie? Mhm. Te pytania sobie teraz muszę przeanalizować, co tutaj sobie zapisałem w trakcie, ale to dobra. Co robisz inaczej, że wyróżniasz się spośród innych wizażystek? To powiedziałeś, że sama zbudowałeś sobie markę, bo miałeś tą wiedzę, ale właśnie czy każdy ma dalej szansę zawodnić w tym zawodzie? Bo wizaż jest takim dość nieoczywistym, inaczej może nie dość nieoczywistym zawodem, ale bardziej każdy jest w stanie sobie to praktycznie sam w domu zrobić. Może na takiej zasadzie. Powiem ci tak. Jak podkreślić mhm. klientowi właśnie tą wartość, że ty mu dasz tą wartość, pomalujesz go na tyle dobrze, że on byłby w stanie za to zapłacić. Okej. Okay. Najpierw wtrącę się w to, co powiedziałeś, że Leprze. mnie wyróżnia to, że sama zbudowałam swoją markę. No chyba każdy buduje, bo wątpię, że tutaj siedzi jakiś tymi i tam ludziom buduje. Tylko bardziej nie? to chodziło, że ty miałeś tego świadomość od ja początku, miał... jak tak, ten proces ja może się miał buduje. Miał nie? Większą świadomość tego i ja ogólnie uważam to za jako atut, bo ja jestem w stanie e, gdzieś tam swoim kursantkom to przekazać, jak to mają budować, że e, całe jest takie customer experience, coś zaczyna od wejścia po prostu do salonu, co trzeba zrobić i tak dalej. To się z tym zgadzam. Natomiast jest takie powiedzenie, wyróżniaj się albo zgiń. Więc w tej branży musi, musisz być jakiś. Czyli na przykład przychodzisz do mnie na szkolenie i nie przychodzisz do mnie na szkolenie po to, żeby malować identycznie jak ja. Bo to nie o to chodzi. Chodzisz na szkolenia po to, żeby od każdego wyciągnąć sobie, co ci się podoba, zbudować sobie to w swoim, jakby wiesz, świecie, tak? Czyli tworzysz nowe opakowanie. Mhm. I to wtedy jest twój styl. Natomiast to, co uważam e, za taką podstawową rzecz, to ty musisz wiedzieć, jaki ty chcesz być. Czy ty chcesz robić kolorowe makijaże, czy chcesz robić mocne makijaże, jakby to też jest jakaś droga, bo ja też nie wiedziałam od początku, w jaki sposób je ja będę malować. Ja się wyróżniam tym, że ja nie prowadzę metamorfos. Ja się, ja to od razu przyznaję, tak, do mnie przychodzi klientka i ona wyjdzie tak, jak ona wygląda, tylko ona wyjdzie jak milion dolarów. To nie będzie inna osoba, to wiesz, to nie będzie, że przychodzi pani Basia, wychodzi Pani Marysia, tak, że ją mąż nie pozna. I są osoby, które fantastycznie mogą robić metamorfozy, ale to nie jest mój konik, bo ja po prostu wyznaję coś innego. Eee, powiem ci tak, moim zdaniem, makijaż to jest usługa luksusowa. Więc osoba, która do Ciebie przychodzi, może ma tą świadomość, że umie się malować, albo nie umie, bo jakby ja mam różne klientki. Są takie, które są w stanie fantastycznie się pomalować, ale przychodzą do mnie, bo jestem jakaś, mam fajne studia, robię fajne makijaże, jakby wiesz, mam już jakieś opakowanie, że tak powiem, ale są też osoby, które totalnie potrafią siebie malować, więc przychodzą do mnie jako do specjalisty. Więc osoba, która zaczyna, nie sądzę, że ma jakąś super przesadzoną branżę, bo w momencie, kiedy ja szukam koleżance makijażystki, to powiem ci, że szukałam i nie jest tak, wiesz, kolorowo. Zawsze miałam jakieś takie ale, więc moim zdaniem to jest też kwestia, jak ty się wypromujesz. Mówisz makijaże, to czasami jak się nie znasz, to ciężko zobaczyć, co jest takie estetyczne, ale jak to robisz zdjęcia? Jaki ty jesteś na Instagramie? Jaką masz niszę? Jak ty się w ogóle promujesz? Wiesz, ty cały czas musisz tą usługę opakować. I moim zdaniem w tym momencie, jeżeli budujesz branżę, a branżę musisz zbudować na social mediach, to ty musisz siebie tam pokazać, musisz się po prostu wyróżnić jako osoba, którą jesteś, tak? Ja na przykład, no nie, pokazuję psa, tak? Mnie kojarzą z tego, że coś, można mojego gucia zobaczyć, że mam ładne beżowe studia, czyli u mnie jako gdzieś tam tych kolorów nie będzie, wiesz, to po prostu pakowujesz i nadajesz temu historię. I powiem ci, że to jest mega ciężkie. To trzeba mieć taką świadomość social mediów, ale to, co jeszcze moim zdaniem jest ważne, to autentyczność. I kursantki, które w tym momencie zaczynają albo gdzieś tam są na kursach doszkalających, muszą wiedzieć, że one promują swoje nazwisko, swoje imię i po prostu muszą być jakieś, bo jeżeli nie będą jakieś, to zginą w tłumie. I to jest ciężkie. Nie, nie będę ukrywać, że wiesz, a to jest proste, to jest jedna noc i to sobie wszystko wypiszesz. Nie, to studia powstawało półtora roku w mojej głowie, fizycznie robiło się miesiąc, ale to był gruby zarzut zapisany pomysłami. Więc my też musimy wiedzieć, że to jest proces, to jest proces gdzieś tam poznawania siebie, to co my chcemy sprzedać, jak to chcemy opakować. To też jest metoda prób i błędów, tak? Ja na przykład charakteryzowałam się tym przez dłuższy czas, że ja miałam modelki na ciemnym tle. I wyobraź sobie, że skrolowałeś gdzieś tam zdjęcia makijażystych ze Szczecina i moje zdjęcia, ja tak myślę, były dosyć charakterystyczne. I one były, wiesz, ładne modelki, ładnie opakowane, jakby to się sprzedaje. Więc ja też tak makijaż sprzedawałam, i moim zdaniem to też był jakiś patent na sukces, że ja mój makijaż dobrze opakowałam. I ja zawsze tutaj podkreślam e, moim dziewczynom, że wy musicie dać coś więcej niż tylko ładny makijaż, musicie dać historię. No i to jest ten cały public, właśnie relations, że po prostu dajemy historię swojej marce. Mhm. Mm jak zacząć budować swoją rozpoznawalność? Jednym z takich chyba podstawowych i takich najłatwiejszych możliwości jest zapraszanie influencerów. Zauważyłaś po sobie, po współpracach jakby z influencerami jakieś realne wzrosty zainteresowania, czy to był taki jednorazowy strzał pod zdjęciem, że parę set lajków więcej i, na ra i nic się nie zmienia? Powiem ci tak, zależy z kim pracujesz, ponieważ e, dużo osób Zbudowało swoją popularność na kupowaniu obserwujących, tak? Na kupowaniu zasięgów. Miałam taką współpracę, niezapowiązującą, nie powiem kto to był, i ta osoba jakby o tym nie wie, że ta współpraca nie wyszła, gdzie miała teoretycznie ogromne zasięgi, i po jednym zdjęciu doszedł do mnie jeden obserwujący. Mhm. I ja po prostu wiedziałam, że no, kupiła je sobie, tak? Ja uważam, że trzeba dobierać ludzi. Do tego, jak ty czujesz. To nie jest tak, że biorę sobie jakąś panią X, bo ona wystąpiła w kilku programach, ale totalnie nie gra z twoim vibem, bo ona ci aż tak nie wypromuje. Eee... Wiesz co, ja mam, no to są moje koleżanki, które mają gdzieś tam większe zasięgi, ja się też z nimi gdzieś tam prywatnie spotykam i faktycznie widać, że one w to jakby serce wkładają, że jakąś zrobią fajną relację od serca i to naprawdę się przekłada gdzieś tam na, na moje zasięgi, ale ja uważam, że trzeba być też ostrożnym z kim się podejmuje współpracę, bo często te influencerzy po prostu szukają darmowych makijaży i tyle, tak? Stawiam jedną relację i, i koniec. Moim zdaniem zbudowanie jasnej komunikacji co ma być w zamian? Mhm. E, ja w tym momencie nie ukrywam, że szukam takiej osoby do współpracy na nowym miejscu. E, nie znalazłam jeszcze takiej osoby, ale już patrzę pod, pod tym, jaki ma kontent na Instagramie. Czy jest on, na przykład, w takich kolorach, jak ja bym chciała. Jak ta osoba się zachowuje, jak ta osoba się wypowiada. Jakby uważam, że branie kogoś bez pomysłu e, na dłuższą metę nie ma sensu. Aczkolwiek uważam, że absolutnie nie powinniśmy negować e, siły influencerów. E, I ja zawsze zachęcam: bierzcie modelki, zapraszajcie dziewczyny, ale nie róbcie z siebie jakby darmowych usług, tak? Tylko, mm -hmm. żeby to było nie wiem, kilka osób i, i tyle. E, natomiast to, co mówię, trzeba uważać i prosić o statystyki. Szczególnie, jakby wiesz, na początku drogi, no to wiadomo, cieszę się, że w, to, w ogóle ktoś przychodzi do ciebie, ale na przykład teraz, jeżeli miałabym wejść we współpracę, to poproszę o, zaś, o, o to o pokazanie statystyk. Jaki jest ruch na tym ich profilu, czy te 200 tysięcy obserwujących to po prostu jest jakiś Pan Ahmed, Mohamed, yy, wiesz... Yy, Z jakiego yy, kraju są i tak dalej. Tak, nie? czy po prostu to jest naprawdę taki ten ruch organiczny, który się dzieje, yy, bo niestety kupowanie sobie obserwujących lajków to jest temat rzeka. Ja też Ci powiem, że jestem ofiarą, że tak powiem yy, kupowania tego, bo dostaję anonimowe lajki od kogoś, słuchaj, od miesiąca, odkąd tutaj jestem, w tym miejscu co post, co rolka, ktoś mnie kupuje, słuchaj, pięćdziesiąt takich, wiesz Mohamedów, przez to algorytm Instagrama Ciebie winduje w dół, ale powiem Ci, że to pokazuje, że ja zrobiłam tutaj dobrą robotę, bo komuś to przeszkadza mhm. ale pokazuje to tylko, że nie kupować sobie obserwujących, nie kupować sobie lajków i uważać jakby na to, nie? Dokładnie delikatnie zmieniając temat, Dawaj. jest możliwe uzyskanie takiego samego efektu końcowego na koniec makijażu na produktach 10 razy tańszych? Czy rzeczywiście ten produkt Dobra. jest tak ważny, kluczowy dla tego Powiem efektu? Taktycznie, to zależy. To zależy. Uważam, że do pewnego momentu tak, jeżeli chcesz uzyskać makijaż, taki basic, jakiś tam elementem luksusowego wykończenia, to tak. Natomiast są produkty na rynku, które, których ja nie znalazłam zamienników. Więc myślę, że w pewnym momencie tak, a w pewnym momencie już się robię pod górkę. Natomiast to nie jest tak, że jak kupisz drogie kosmetyki, to będziesz lepiej malował. To jest nieprawda i ja zachęcam też do dziewczyn na początku drogi, żeby nie wydawały dużych pieniędzy na takie kosmetyki, dlatego, że biorą a taką, a taką, a nie inną kwotę za makijaż i są w stanie równie dobrze stworzyć makijaż. Natomiast pamiętaj, że jeżeli ktoś do nas przychodzi i wiesz, mamy tutaj marki luksusowe, to ta osoba też po to do nas przychodzi, że są fajne marki, że ten makijaż w jej mniemaniu też może być lepszy, ja uważam, że dostrzeże to bardzo wprawne oko. Różnice między makijażem drogeryjnym a luksusowym, też jest kwestia tego, jaki to jest produkt, bo często są na TikToku czy, czy na Instagramie. Windowane takie zamienniki, tak? Zamienie mhm. jakiegoś tam kultowego produktu. Ja absolutnie tego nie neguję, bo sama mam takie zamienniki w szufladzie, które gdzieś tam na lekcjach makijażu wyciągam, żeby pokazać, że nie musisz wydawać krocia, żeby też fajnie wyglądać, tak? Więc reasumując, taktycznie mówię, to zależy. Wydaje mi się, że bardzo dużo jesteśmy w stanie zrobić makijażem produktami makijażowymi z drogerii, natomiast trzeba wiedzieć, co kupować. Nie kupować na pewno w ciemno, bo koleżanka poleciła czy coś, tylko naprawdę dostosować to pod siebie. Ale tak mówię, wiesz, z pierwszej łapanki, jak coś bierzesz, nie ma szans, tylko trzeba być świadomym tego, co kupujesz. Jaki trzeba mieć kapitał, by zacząć, by wejść w tą branżę na samym początku? Tak możemy nawet dwie opcje Dobra. powiedzieć: wersję taką budżetową i wersję z rozmachem. To zależy. Ja, jedziemy, powinnam, zależy. ja powinnam być politykiem, słuchaj. Dokładnie. Powiem ci tak, ja zaczynałam 4,5 roku temu, więc bazując na dzisiejszej inflacji, ciężko jakby. Powiedzieć, wydaje mi się, że na start potrzebujesz jedno albo dwa dobre szkolenia. No i to jest, zależy, ile ta makijażystka za takie szkolenie bierze. Ja bym nie poszła na start do najlepszej makijażystki w Polsce, mhm. bo nie masz jeszcze takiej świadomości, żeby o niej wszystko wyciągnąć. Tak? Ja na przykład do mojego guru makijażowego w Polsce, do pani Magdy Pieczonki. Pojechałam już z wiedzą, bo ja wiedziałam, że ja od niej po prostu wyciągnę, jakby wycisnę tą wiedzę jak cytrynę. A moim zdaniem, na pierwsze gdzieś tam starcie, to może, może tak wszystkiego się nie nauczysz, nie przetworzysz tego. Zależy na ile ci stać, bo tak naprawdę pierwsze takie szkolenie no, to jest koszt około 4-5 tysięcy złotych. Do tego musisz kupić sobie kosmetyki, i ja też uważam, że ja zrobiłam błąd, bo ja kupowałam drugie kosmetyki na początku. I ja wydałam około chyba na start 8 tysięcy na nie i to był błąd. Bo w tym momencie możesz kupić świetne kosmetyki w dobrej cenie, żeby po prostu zacząć, a często malujesz za małą kwotę albo za darmo, więc totalnie to ci się nie zwraca, a jeszcze nie potrafisz takimi kosmetykami operować. E, więc wydaje mi się, że koszt takich kosmetyków na, na ślepo gdzieś tak, no, 5-6 tysięcy. Więc wydaje mi się, że jak masz takie 10 tysięcy na start, to możesz powoli zacząć, że tak powiem, działać. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze kwestie mebli, tak, gdzie chcesz przyjmować. Ja zawsze mówię: Słuchajcie, nie bierzcie salonu na start zatrudnijcie się u kogoś czy gdzieś tam w domu, czy na dojazdach w ogóle zobacz, czy to Ci będzie klikać tak? bo wchodzenie w ogromne koszty jakie jest prowadzenie salonu na start to jest po prostu bezsens, to jest po prostu depnięcie w, wiel w jedno wielkie bagno także wersja no taka opiera no, ze drzwi tak 10 tysięcy wydaje mi się na pewno będą osoby, które pole będą polemizować, że mniej czy więcej ale mi chodzi o to, żeby tak gruntownie wiesz, zacząć żeby dobre szkolenie mieć, żeby kupić Dobre kosmetyki, ale niedrogie, ewentualnie żeby została górka, 10 koła. Wiesz, jakieś jeszcze oświetlenie dokupić czy coś, nie? nie mm -hmm. Jakby wiadomo, jak masz więcej, wiesz, warto też korzystać z dofinansowań, tak? Mamy gdzieś tam dofinansowania na, na start dla, dla osób zaczynających w branży i wiem, że nawet można dostać ponad 20 tysięcy. Ja wiem bardzo dużo kursantek z dofinansowań, które lasery u mnie kupują, więc... No, więc... Jakby... Największa chyba dziewczy... Najwięcej chyba dziewczyna, ile dostała z dofinansowania na otwarcie działalności, to by było, żeby cię skończyć, 38 tysięcy? Ja nie wzięłam dofinansowania. Ja też nie, więc... Się. Znaczy ja po prostu jeszcze miałam inną pracę i nie załapałam, ale właśnie do tego namawiam, więc... Zobacz, to się znowu wszystko sprowadza do tego, żeby szukać, dociekać, dowiadywać się, bo nic nigdy nie przyjdzie na talerzu, tak? Ja zawsze mówię kursantkom, ja cię nauczę makijażu. Dostaniesz, że tak powiem, ode mnie tą wiedzę, dostaniesz ode mnie skrypt, ale co ty z tym zrobisz, co ty z tym zrobisz w następnych dniach, miesiącach, to jest Twoja sprawa. Więc to jest wiesz, dla kogoś to jest wygodne, a dla kogoś to jest niewygodna prawda, tak? Dobrym miejscem do zaczenia i złapania takiej wstępnej praktyki jest załóżmy zatrudnienie się w jakiejś drogerii, e, typu w Douglasie, Hebe i tam praca przy makijażu. Powiem ci coś. No. Wyrzucili mnie z jednej z takich drogerii po miesiącu. O, to było, zanim zaczęłam malować, gdzie miałam taką zajawkę, szukałam pracy dorywczej, zostałam zatrudniona miesiąc w pewnej drogerii i mnie zwolnili po miesiącu. Pomijając to, że spotkałam się tam, no, ekipa była słaba. Ale ja właśnie wychodziłam przed szereg. Ja malowałam, doradzałam, to się nie spodobało i mnie po prostu wyrzucili. Wydaje mi się, że e, gdybym zaczęła w innym mieście, to może by mnie cieplej przyjęli, bo to było we Wrocławiu. E, myślę, że na start OK, e, ale wydaje mi się, że to nie jest taka, taka konieczność. No jak chcesz dla rabatów, no to, no to w porządku, ale wydaje mi się, że skupić się bardziej na tym, żeby gdzieś tam na swoim polu robić, niż po prostu w drogerii, bo drogeria aż tak ciebie nie rozwinie. Dostaniesz jakieś tam szkolenia, jakieś prowadzenia produktowe, ale czy czy to ciebie jakoś super rozwinie? No słuchaj, ile mam klientek, które mówią, że pani mi nie dobrała dobrze podkładów w takiej drogerii. No to moje pytanie jest, czy to są osoby dobrze przeszkolone? Ja na przykład znam jedną fenomenalną dziewczynę, którą zawsze polecam tutaj e, w Deglasie, właśnie w Szczecinie, e, taką Magdę, no to to jest super osoba. To jest osoba, która, wiesz, z pasji, dowiaduje się, jest fajnie przeszkolona, ale pytanie, ile jest takich osób? Nie? Wydaje mi się, że jeżeli wiesz też tyś z kosmetykami, no to to jest fajny start, tak, ale nie wiem, jak e, takie firmy, jaką mają politykę w momencie, kiedy masz taką działalność i kierownik wie, że ty malujesz po godzinach. Mhm. Rozumiesz? Jakby ja nie wiem, czy to po prostu jest stanie się gdzieś tam razem skleić, nie? Mhm. Czy makijaż jest sezonowy? Nie. Nie jest sezonowy? Już nie. To Był. jakie czynniki wpłynęły na to, że nie jest sezonowy? Jakieś różnego rodzaju gale? To jak ja go sprzedałam? Słuchaj, e... jakbyś zauważył albo nie, ja swoje modelki, klientki nie ubieram w jakieś cekiny, w jakieś takie, wiesz. Mocne, strojne gdzieś tam outfity, i to jest specjalnie, dlatego że ja nie chcę być kojarzona z makijażu okazjonalnego czyli, że mhm. idziemy na karnawał, sylwester, ślub, to idziemy do pani Ewy na makijaż. Mój makijaż jest do wszystkiego do wyjścia na randkę, do wyjścia do kina, na imprezę, na ślub. I ja to wykreowałam. Ja mam ruch cały rok. Ale na początku tak nie było. Na początku e, po pierwsze też może była inna świadomość, bo wiesz, my jedziemy też duchem czasu. Ja pamiętam jak przyjechały Rosjanki tutaj do nas, do, do Polski na szkolenie i one były zdziwione, że my jesteśmy sezonowi. One mówią, ale ja mam ruch cały rok. Piątek po prostu, wiesz, wszyscy się malują na imprezy. Więc wiesz, to też może kwestia, że lata minęły też trochę jest inna tego świadomość zostałyśmy trochę, wiesz, czasami włożone do worka, wiesz, ślubnych, ślubnych pań, które, wiesz, niczym Marle Rodowicz wiesz, wychodzą z tego lądu odmrożone na tak, ten, na wakacje do na sezon ślubny eee, ale ja to było, słuchaj 4 lata temu to były moje pierwsze właśnie szkolenia i ja właśnie wtedy stwierdziłam, że ja taką nie chcę być makijażystką sezonową. Ja oczywiście totalnie neguję takich osób, bo sezon ślubny jest naprawdę, to są żniwa, że tak można powiedzieć, ale ja już troszeczkę od tego sezonu ślubnego odeszłam i to jest mój pierwszy taki rok, kiedy mam 40% mniej ślubów niż w zeszłym roku, ale to jest jakby na, na inną rozmowę. Eee, wracając, to jak opakujesz swój biznes, tak Ciebie będą kojarzyć. I to jest znowu właśnie Powrót do tego, jak ty siebie wykreujesz. Ja zaczęłam siebie kreować jako osobę, do której możesz przyjść tak naprawdę na każdą okazję. I wydaje mi się, że to się bardzo sprawdza, bo ja mam osoby, które się do mnie malują naprawdę na przeróżne okazję albo nawet na to, że po prostu przychodzą, bo chcą ładnie wyglądać. Teraz chciałbym uściślić, to sama sobie wypracowałeś, że tylko u ciebie to nie jest sezonowa, czy już cała branża nie jest sezonowa, przez to, że jakby to postrzeganie waszych usług się zmieniło? Wiesz co? I tak, i tak. Ja yy, ostatnio pracowałam, yy, byłam w studiu jeszcze z dwoma innymi makijażystkami i wydaje mi się, że też miały spory ruch, jakby poza sezonem. Jakby ja nie ukrywam, że ten sezon ślubny to naprawdę. No to jest taki gorący sezon, nie? To jest gorący sezon, wiesz, my wtedy więcej zarabiamy, chociaż ja mówię ja jeszcze szkole, więc ja też nie odczuwam tego, że może mam mniej tych klientów poza sezonem, e, ale uważam, to są właśnie te dwa czynniki: jak ty się sprzedajesz, jak ty to opakowujesz, i zmiana też trochę naszego społeczeństwa, że dziewczyny są coraz bardziej otwarte na to właśnie, żeby i w... zobacz, jak jest w ogóle rozwój teraz makijażu permanentnego, no. nie? A to, a to wcześniej to tak nie było. Więc mówię, to wszystko też idzie do przodu. To świadomość... są skoki takich branż. Skoki są tak. takich branż. Ja... Były rzęsy, były paznokcie, jest permanentny, zaraz kobito będzie. Tak to wskaczy troszkę. Dla mnie, dla mnie super, że my zaczynamy o siebie dbać, bo ja też uważam, że makijaż to nie jest tylko pomalowanie siebie. Za tym też się kryje historia, większa pewność siebie. Może ktoś przychodzi jakąś przepracować do mnie traumę. Wiesz mi tu ludzie takie rzeczy opowiadają. Są panie, które do mnie się malują słuchaj na rozwód. No proszę. Zobacz w ogóle, z czym przychodzą do mnie. Nie opowiada, że na przykład zostawię ją dla innej kobiety i tak dalej. I ona przychodzi pomalować na sprawę rozwodową. Więc dla niej ten makijaż ma jeszcze takie drugie dno, że ona, wiesz, jest nową kobietą, zaczyna nowy etap w życiu, więc wydaje mi się, że społeczeństwo nam się trochę zmienia, trendy nam się zmieniają, jest jakaś moda na makijaż, więc to jest też nasz czas, czy my potrafimy to jeszcze sprzedać, czy potrafimy wejść w ten trend, nie? Ja też maluję naturalnie, więc ja się w ten trend wpasowuję, tak? Więc ja też uważam, że ja mam ruch cały rok, ale nie ukrywam, że faktycznie ten sezon ślubny to jest na ilość zapytań, po prostu, czy jest jakiś wolny termin, nie? Jak się rozkładają Twoje zarobki pomiędzy szkolenia a klientów indywidualnych? Czyli procentowo. Procentowo. Zależy od miesiąca. No, to zależy. W tym momencie 50 na 50. Ja też od tego roku prowadzę taką strategię, jakby od otwarcia tego miejsca, że ja mam mniej pakietów dojazdowych ślubnych. I to jest trochę strzał w kolano, trochę nie, bo w teorii dotrę do mniejszej ilości osób ale z drugiej strony, wiesz, ja zbudowałam tutaj przepiękne miejsce, więc nikt nie broni tutaj przyjechać, tak? To nie znaczy, że ja nie dojeżdżam, tylko po prostu mam inną ofertę, mam droższą ofertę, tak? Ja też już, wiesz, work harder and, work not harder and sm but smarter, nie? Tak. E I jakby to jest troszeczkę zmiana mojej polityki. Ja, ba ja bardziej chcę już szkolić, bo ja już mam coś więcej do powiedzenia Niż, niż miałam parę lat temu. Ja już mam doświadczenie, ja już słuchaj, pomalowałam tyle klientek, zrobiłam tyle pakietów ślubnych, że pora też oddać troszeczkę moim kursantkom tą pałeczkę właśnie tych, tych ślubnych makijażystek. Więc dlatego też moje zarobki w tym momencie się plasują 50 na 50. Na pewno nie chciałabym zrezygnować z malowania klientek, bo jest to dla mnie ogromne doświadczenie, ja w ogóle lubię pracę z ludźmi. Choć po godzinach jestem introwertykiem i jakby ciężko się ze mną spotkać, bo lubię ciszę. Ale to, co mówię, że y, zależy też, jak się plasujesz. No bo wiadomo, przez ostatnie, powiedzmy, dwa lata, to coraz więcej miałam szkoleń, tak? Bo zaczęłam jakby bardziej się promować w tym kierunku, a poprzednie lata na początku, no to w ogóle były same makijaże, tak? Gdzieś tam dopiero raczkowałam z tym wszystkim, choć nie ukrywam, jak zaczynam malować i już sobie mówiłam, że ja będę ludzi szkolić. Nie umiałam jeszcze malować, ale już powiedziałam, że będę ludzi szkolić. Wiesz, wiesz tak czułam wiesz, wewnętrznie, nie? że do tego jestem stworzona. Co byś poradziła osobom, które zastanawiają się, bądź są już delikatnie na początku tej drogi? Jaką radę byś im dała? Na co zwrócić uwagę? Jakiego błędu uniknąć? Do czego się bardziej przyłożyć? Na pewno do wyboru szkoleniowca. Nie ilość, ale jakość. Bo ilość certyfikatów nie świadczy o tym, że ty potrafisz malować bo dziś się szkolić może każdy. Tu nie trzeba jakichś specjalnych papierów wyrobić i tak dalej, więc y, pójdź do takiej osoby, która po prostu naprawdę pokaże Ci szczerze od serca, na podstawie opinii gdzieś tam się dowiedzieć z tym wszystkim, ostrożnie, nie rzucać się tak bardzo jak ja, bo wiesz, to, że ja się rzuciłam, to naprawdę, to jest taki szalony pomysł, ale podejść do tego z takim lekkim dystansem i też bez narzucania sobie, że ja to będę robić, bo naprawdę trzeba czasami w coś wejść i na przykład ponieść tą porażkę, ale ty już wiesz, że do, te, do tego się nadajesz. No jak działają milionerzy? To nie jest tak, że oni wymyślają, co się to wszystko jest 100% sukcesem. Ile razy oni się odbijają, wiesz, od, od ludzi, którzy mówią mi, nie ja ci tego nie wyprodukuję, nie ja, ja w to nie zainwestuję, tak? Więc tu też trzeba próbować. Więc to co mówię, dobre szkolenia. Powolne zakupy, bo często dziewczyny kupują za dużo na raz. Po prostu ilość kosmetyków, to wiesz więcej niż ja mam. Spokojnie zobaczyć, e, wziąć skrypt. Ja na przykład robię skrypt dla swoich kursantek, bo ja tego skryptu nie miałam kiedyś, dlatego ja kupowałam: słuchaj, to co leci, to co po prostu uważałam, czyli było wszystko i nic. Czyli wybrać szkoleniowca, który cię po prostu weźmie za rękę. I dać tą namiastkę tego, co ty będziesz robić w przyszłości, i przede wszystkim dać sobie czas. Ja mam bardzo niecierpliwe kursantki, które wiesz, jeszcze kreski nie zrobiła, a ona mówi, że już nie umie. Ja mówię, ale jeszcze nie zaczęłam. Nie, bo mi ta kreska zawsze sprawia problem. I ja wtedy mówię, ale ty właśnie wykrowałaś sobie to, co nastąpi. Wiesz, już narzuciłeś, narzuciłeś sobie, że tobie to nie wyjdzie. Co z tego, że nie wyjdzie? Nie wyjdzie ci raz, drugi, trzeci, za dziesiątym ci wyjdzie. To jest ta niecierpliwość, którą mamy w sobie. To, to jest po prostu droga do samozagłady w tej branży. Tobie nie wyjdzie przez 15 razy, a może i przez 20. Ja pierwsze rzęsy zwykłe kępki kleję dwie godziny. Teraz kleję je w 10, 15 minut, więc to jest wszystko proces i praca. Więc reasumując, szkolenia, świadome zakupy i cierpliwość i danie sobie takiego luzu, że Jezu, nic się nie stanie. Jak mi to nie wyjdzie, to i tak jest jakaś lekcja. My nie zapominajmy, że to, co nam nie wychodzi, to jest dalej coś wartościowego, co my dostajemy. Co nie? Dokładnie, jak najbardziej. Znaczy na no, każdą porażkę jest lekcją i pytanie, czy z tej porażki coś wyciągniesz, czy nie. Akurat w biznesie to jest o tyle piękna sprawa, że 11 razy może ci nie wyjść, ale ten jeden raz wystarczy, żeby ci wyszło i może być Dokładnie. ustawiona do końca życia. Ale wiesz, ludzie na początku drogi. Są totalnie kompani w gorącej wodzie. Oni myślą, że zrobią jedne szkolenie. Oczywiście generalizuję, tak, żeby nie było, że mówię, że każdy taki jest, ale że wiesz, wychodzą ze szkolenia i nagle po prostu wszystko się zmienia. Nie, to ty się musisz zmienić. Zrobiłeś szkolenie, super, fajnie, więc działaj, weź te modelki. Co z tego, że ci nie wyszła ta modelka? Jesteś świeżo po szkoleniu, nie wyszło ci zdjęcie, no to stanie gdzie indziej, jakby wiesz, to jest dużo samodzielnej pracy, a My w ogóle jako ludzie jesteśmy strasznie cierpliwi, to musi być, wiesz, wiesz już, teraz, w tym momencie, to ma zostać zrobione. Nie, to tak nie działa. To, że ja maluję tak, tak, jak maluję teraz, to jest wynik tego, jak ja malowałam przez poprzednie lata. Wiesz, ile zdjęć zostało opublikowanych na Instagramie, czyli ile osób je ja pomalowałam za darmo, zrobiłam im zdjęcia. I stwierdziłam, że to w ogóle nie jest to. Więc wiesz, to jest też ta praca za kulisami. To jest ten właśnie, ten takie hard work, co się, coś się mówi, tak? Ale to się finalnie opłaca, tylko po prostu trzeba też to wierzyć i dać temu wszystkiemu czas. No nie od razu, że my zbudowano, więc trzeba od No nie, ale że niby nie? wszyscy wiedzą, a to się okazuje, że nikt o tym tak dokładnie nie wie, nie? Że, bo widać po prostu po kursankach, nie? Dokładnie, to jest historia na palcach jednej ręki, że dosłownie ktoś coś stworzył, i nagle to się okazało, że mu to hula nie wiadomo jak. To jest jedną z takich niewiel, niewielu historii, jest bodajże Instagram, który od momentu, kiedy został stworzony, do momentu, kiedy został sprzedany Facebookowi za 3 miliardy dolarów, minęło chyba 8 Wiesz, miesięcy. Ludzie widzą tylko efekt? Dokładnie. Wiesz, ludzie myślą, że To jest 8 że... miesięcy, no. jakby w tej konkretnej firmie, tak. ale to, że każdy z tych programistów miał po 10-15 lat doświadczenia, no to już co innego, nie? Właśnie też ludzie myślą słuchaj, masz takie wielkie studio, wiesz, no to jest, to jest wow, to było wielkie przedsięwzięcie. To nie jest tak. To, że to się budowało miesiąc, to nie znaczy, że ja wstałam i stwierdziłam, że asus buduje studio. To jest półtora roku pracy z przekonaniami, że ja jestem warta tego miejsca, że ja jestem w stanie sama tu pracować, bo tu nic nie wynajmuję. Wiesz, to też jest takie, a co ty na 84 metrach masz? Ja mówię, no salon. I wiesz, jakby... To nie jest to, że ja wstałam i ja to zrobiłam. To jest kupę pracy, nie tylko mówię takiej fizycznej, ale po prostu pracy ze sobą, to jest tworzenie miejsca na papierze najpierw, a ludzie po prostu widzą efekt. Więc wiesz, przechodzą makijażystki na kurs i też właśnie, no ja bym tak chciała, ja mówię dziewczyna, to są lata pracy. To nie znaczy, ok, może to to dwa lata wystarczy, mi potrzeba było czterech i pół, tak? Ale to jest to, co mówisz, ludzie tylko jakby oceniają cię przez pryzmat efektu. A zobacz, ile osób jest z tobą i cię wspiera, jak tylko do tego dążysz. Jak mało, nie? Dokładnie. Wiesz, na przykładzie mojej przyjaciółki, moja przyjaciółka y, to jest osoba, której powiedziałam, że będę miała studio, ona się popokała. Ona tutaj ze mną 6 godzin na kolanach słuchaj sprzątała. A ile osób zaoferowało pomoc? Z moich najbliższych nikt. I rozumiesz jakby, ale wszyscy się cieszą, że mam studio, nie? Czyli widzą ten efekt. Więc to naprawdę, to jest tak po prostu kręta, stresująca droga, ale wiadomo, że wszyscy będą klaskać, bo zobaczą efekt na końcu, nie? Ale ile za tym osób stanęło, to co mówisz, tak? O Instagramie, o Facebooku, to mało osób o tym wie, że to są lata, tak? Doświadczenia. Dokładnie. No i przede wszystkim ciężkiej pracy. My pokazujemy też na Instagramie i na social mediach sam efekt, dokładnie. a nie pokazujemy jakby co się złożyło na ten efekt, albo już nikt nie widzi tej drogi. To, że załóżmy mi się sprzeda parę ładnych szkoleń albo tobie, to nie znaczy, że po prostu jesteśmy zajebiści i nam się szkolenia sprzedają, tylko my budujemy markę, wrzucamy było reklamę. To jest zajebistość zbudować. Dokładnie. Wrzucamy reklamy, tworzymy posty, robimy to, analityka. No milion tego doszło. A jak więc. mówisz to osobie, która chce w to wejść, to mówi... Jezu, ja na to nie mam czasu. Dokładnie. No, sorry, ja też na to nie mam czasu. Mhm. Ale widzisz, dlatego ja na przykład nie kasuję y, swoich pierwszych postów na Instagramie, bo wystarczy przeskrolować na audio, i ludzie widzą, że to powstało z czegoś takiego. Tylko zobacz sobie na datę, mówię. Zobacz, ile to minęło czasu. Ja to nie zniechęcam absolutnie, tylko to jest właśnie ta cierpliwość i to jest to, co robisz za kulisami. Proste. Konsekwencja. Y, makijaż to jest dalej atrakcyjna branża, w którą warto wejść? Uważam, że tak, ale jeżeli ktoś myśli, że wejdę w tę branżę, bo to jest łatwa kasa, to w zasadzie też możesz to nie wchodzić. Bo w ogóle podejście do pracy, że coś jest łatwe, to to będę robić, to to jest może takie krótkoterminowe, bo pamiętaj to, co żeśmy mówili na początku. My spędzamy w pracy dużo czasu. I jeżeli w tej pracy nie masz pasji, czyli nie lubisz tego, co robisz, to nie masz w to wejdziesz. Wiesz, to też wychodzi tak jak ja. Ja, mia ja miałam jakąś zajawkę, tak? Ja też się często pytam kursantek. No, a co ty w ogóle, jakby, jak to w ogóle do tego doszło? Tutaj się znalazłaś. I też właśnie mówię, że no, interesuję się, to to, to tam próbowałam malować mamę, koleżankę, wychodzi mi e, i wiesz, ona w to wchodzi, uważam, że dalej warto. Wiesz, warto inwestować we własne marzenia i dla mnie mówienie, że ja w coś nie wejdę, bo już jest tam dużo osób, to jest taki trochę samosabotaż. A może to ty będziesz tą najlepszą osobą w branży. Nie wiadomo. Więc ja wchodząc na rynek szczeciński, to ja totalnie nie wiedziałam, co tutaj się dzieje. Ja przyjechałam z Wrocławia, byłam tam 6 lat, e, wróciłam do rodzinnego miasta i ja po prostu przyjeżdżałam parę profili, jak ktoś to robi, stwierdziłam, że ja to zrobię lepiej, bo oczywiście to jestem ja i tak powiedziałam. E, i, I jakby wzięłam się do roboty. I czy to był przesadzony rynek? Nie wiem, pewnie jakbym wygooglowała, byłoby dużo makijażystek. Ale tak jak mówię, ty nie wiesz... Czy ty nie jesteś właśnie tym diamentem, który będzie super się wyróżniał? No ale no, musisz sprawdzić, czyli musisz wydać tą kasę. Dokładnie. A ludzie wiesz, chcą tylko tak wiesz: dziubnąć, zobaczyć, a czasami trzeba wejść w wiele branż, wiele jakby biznesów, żeby zobaczyć, co nam wychodzi, a co nie. Jakie są Twoje plany na przyszłość? W ogóle to jest tak, że ze mnie cokolwiek jest ciężko wyciągnąć, bo ja nie lubię mówić o swoich celach. Bo jeszcze mi ktoś się będzie sabotował, ale powiem ci, jakby powiem ci, wiesz, o ochładźcie rąbka tajemnicy, bo wiesz, studio się budowało, ja ciągle mówiłam, że nic nie ma, bo ja wiesz, jestem takim cichym człowiekiem, ja po prostu, wiesz, pracuję w ciszy. Mhm. E, moim marzeniem, jeżeli chodzi o tutaj makijaże, to jest po prostu mega dużo rozwój kursów. Na pewno powstanie coś jeszcze online. Ale brakuje czasu, chociaż mój narzeczony powiedział, że to głupota, że ja mam na to czas. Więc na pewno chciałabym wypuścić szkolenie online, bo są osoby, które nie mogą do mnie przyjechać, a chciałyby coś takiego zobaczyć. Więc e, mam bardzo duże chęci, żeby w to wejść, ale też nie chcę tego robić tak na pół gwizdka, bo ja lubię wie rzeczy dopracowane na full. E, to, co ci mówiłam, chciałabym coś więcej niż tylko malować i szkolić. No i oczywiście, pewnie zadać też pytanie, czy chcę markę kosmetyczną, nie wiem. Nie wiem, jakby mam full wsparcia od osób bliskich, żeby w to wejść, natomiast ja w takie rzeczy wchodzę bardzo powoli. Na razie jestem w roli obserwatora, badam ten rynek, patrzę, co jest potrzebne. Na pewno nie sprzedam czegoś, w co ja nie wierzę. Nie powiem, że to powstanie i nie powiem, że to nie powstanie, bo tak jak mówię, jestem w tym momencie takiego poszukiwacza. Na razie się napawam tym, że udało mi się zrealizować to nowe miejsce to moje własne, po prostu wymarzone. I mówię, no, chcę coś więcej, ale dokładnie jeszcze nie wiem co. Jakby, może to będzie jakaś marka kosmetyczna, ale nie chcę mówić, że na 100%, bo może się okazać, że wybadam rynek i stwierdzę, że tego nie chcę sprzedawać, bo nie uważam, że to jest łatwa kasa. To są, to też jest czas, żeby takie coś przygotować. Ja chcę, żeby to był produkt, który po prostu będzie zwalał z nóg. Jak ten mem wiesz, sharp and take my money. E, więc jakby, to nie jest też to, że jestem niewdzięczna za to, co się wydarzyło. Tylko, że to nie jest niezłego, żeby chcieć coś więcej. Dokładnie. Wiesz, moim marzeniem było tylko, że no kurczę, czasu już trochę mało, bo ja kończę 30 lat w lipcu, a ranking Forbes'a e, milionerów poniżej 30 roku życia, to nie wiem, czy się załapię jeszcze w tym roku. <śmiech> <śmiech> Ale wiesz, jeszcze dwa miesiące. Więc wiesz, ja mam dużo planów, tylko właśnie to jest ta numerologiczna jedenastka. Jestem takim człowiekiem na chmurce, że jestem w tym momencie otwarta... I może na przykład wejdę troszeczkę w jakiś taki mentoring, żeby może pomóc tym ludziom, którzy też byli w tym miejscu, w którym ja byłam 4,5 roku temu. Bo kiedy ja czasami sobie porozmawiam z klientkami, ale słuchaj, napisz sobie to, co byś chciała robić, to wiesz, ludzie są w ogóle w szoku, że faktycznie, że ja w ogóle ze sobą nie rozmawiam. No, ale to jest to, ty masz ciągle telewizor włączony, ty nie, nie siedzisz w ciszy. Ja gadam sama ze sobą, ja siedzę w ciszy w aucie albo słucham podcastów, tak? Jakby słuchać siebie i siebie rozwijać, więc może też pójdę, słuchaj, w tym kierunku. Ja bym bardzo chciała, o, to ci mogę powiedzieć, na Tedzie wystąpić. To mega, mega po prostu, ja bym strasznie to chciała. Tylko wiesz, żeby wystąpić, musisz coś fajnego umieć powiedzieć. Więc ja też tak myślę, że wiesz to z tego, że ja wystąpię, co ja powiem. Moim celem, co Ci mówiłam, zanim żeśmy rozmawiali, ja nie wierzę w przypadki, więc jak zbudowałam studio, no to mówiłam, kurczę, wystąpiłabym w podcaście. No co dwa tygodnie do mnie piszesz. No jest, no, no to jest. Dam. No jest podcast. Yy, więc to wszystko wiesz, jeżeli Ty masz dobrą energię, to marzenia to są Twoje cele. Więc dla mnie sky is the limit. E, może, wiesz, bardzo bym chciała trochę, wiesz, za granicą się pokazać, nie? I powiem Ci też, właśnie ciekawostkę, że miałam na liście celów, czyli marzeń na zeszły rok poprowadzić szkolenia za granicą. I wiesz, ja tą intencję puściłam. I napisała do mnie platforma The Makeup Lovers, to jest platforma międzynarodowa. Mm -hmm. I ja i jeszcze tam są mnie kilka Polek, nagrało szkolenie online. No co, jest szkolenie za granicą, jest no. po angielsku. No, dokładnie. No, jest. No, I gratulacje. No jest, i słuchaj, i wiesz, dlatego ja mam takie cele na razie m, takie bardzo lakoniczne, bo dopiero wiesz, zrealizowało się moje takie największe marzenia ostatnich lat żeby mieć własne studio makijażu, bo to nie jest tak prosto. To nie jest prosto mieć coś na własność, to nie jest prosto sprowadzić architektem iść te finanse, ale tak jak mówię, jeżeli coś... Ja na przykład szukałam studia dwa lata temu, po pandemii. ja totalnie nie mogłam znaleźć takiego miejsca, ale już teraz rozumiem dlaczego, bo to jeszcze nie był czas, to jeszcze nie były te pieniądze, to jeszcze nie było to. Więc wszechświat jakby pokazał mi, że ty jeszcze musisz chwilę poczekać. I na przykład wiesz, rok temu jeszcze nie miałam swojego studia, ale poznałam architekt, która to studio mi robiła. I wyobraź sobie, że to była dziewczyna, z którą ja nie rozmawiałam 13 lat. Nie to, żeśmy się pokłócili, tylko po prostu nasze drogi się rozeszły. I napisała do mnie o makijaż ślubny. I ja mówię, jest Gabi, mówię pewnie, że tak. I zaczęliśmy ze sobą gadać. Wiesz, jaki to był vibe? To po prostu było takie kliknięcie. I okazało się, że ta dziewczyna projektuje hotele pięciagdęstkowe w Niemczech. W ogóle wiesz, karierę robi szok, nie? I ja mówię, Boże, przecież ty jesteś dobrą osobą, którą spotykam w Twoim życiu. Więc też czasami pewne nasze marzenia, cele przyjdą z czasem. Ja się teraz delektuję tym, tak jak mówię, obserwuję to wszystko. Nie powiem ci, że dzisiaj słuchaj, będę miała paletę cieni, bo ja nie wiem, może będę miała, może nie. Ale jakby mówię, będzie coś na pewno więcej. Ja się nie zatrzymam na 100%, ale jeszcze nie wiem, co to. Czego można Ci życzyć? Wiesz co? Yy, pozytywów. Yy, powiem ci tak, może to, być, że tak na koniec będzie trochę smutne, trochę inspirujące, im dalej w las, im więcej masz pieniędzy, im więcej w ogóle ci się wiedzie w życiu, tym jesteś bardziej samotny. Tylko tą samotność trzeba pokochać. Yy, bo w momencie, kiedy wiesz, jest takie powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Wiesz, ja uważam, okej, okay, w biedzie. Ale przyjaciół poznasz. Kiedy odniesiesz sukces. Ja nie mówię, że w moim życiu coś się stało strasznego i tak dalej, ale zaczęło nie może odchodzić, osoby pojawia, pojawiają się nowe, i mi można życzyć tego, żebym ja to w końcu zaakceptowała i puściła pewne rzeczy, bo jeżeli ja tych rzeczy nie zamknę, to tego nie otworzę. Na pewno można mi życzyć siły i e, jeszcze bardziej zwariowanych pomysłów, bo ja uważam, że w biznesie trzeba być dziwnym i trzeba myśleć na opak, i tego nie można nigdy stracić. Więc tego to by też życzę, żeby te wiesz, podcasty dalej ruszyły, żeby to wszystko szło jak burza. I pamiętać, że się kiedyś zaczynało, żeby nigdy tego nie tracić, i zawsze trzeba być wdzięcznym. A, dokładnie. Więc musisz mi tego słuchać życie, że miał taką siłę wiesz, i werwę Życzę Ci w stu procentach, zgadzam się w stu procentach. Moi drodzy, Ewa, Dzięki. bardzo dziękuję. <laughs> Oglądajcie.